Cześć, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. W związku z tym, że ostatnio pojawił się taki poradnik, jak zrobić właśnie takie jakby szklane odbicie, czyli odbicie przedmiotu na może taką imitację właśnie jakiegoś szklanego stoliku, że tak fajnie się ten obraz, ten obiekt odbija, to teraz zrobimy sobie zwykłe takie proste odbicie, bo pomyślałem, że właściwie taki film powinien znaleźć się na kanale, gdyż jest on bardzo prosty, ale też no powinien być. Także wypadałoby go nagrać. No i dobra, będziemy sobie używać narzędzia odbijania. Myślę, że większość z was, z takich moich stałych widzów, zna doskonale to narzędzie i potrafi właściwie też sobie już odbić samemu, samodzielnie zrobić taki efekt. No ale myślę, że taki efekt właśnie powinien się znaleźć na kanale, więc sobie dzisiaj to nagramy. Także przygotowałem tutaj sobie taki obraz i spróbujemy sobie odbić właśnie ten obraz, żeby zamiast jednej dziewczyny były dwie. Także pierwsze, co musimy zrobić, to zduplikować sobie tą warstwę. Czyli mamy na razie jedną warstwę, klikamy sobie przycisk duplikacji i mamy dwa takie same obrazy. Z tym, że teraz musimy jeden odbić, czyli narzędziem odbicia. Oczywiście tu możemy sobie wybrać, czy ma być to odbicie poziome, czy pionowe. My akurat sobie tutaj odbijemy może w poziomie. Czyli wybieramy sobie tutaj typ odbicia poziomy. My teraz kliknijmy sobie raz lewym przyciskiem myszy i jak widzimy, obraz nam się odbił w poziomie. Teraz wystarczy sobie przesunąć ten obraz na przykład w prawo, ten troszeczkę w lewo, żeby zobaczyć, że one właśnie tak się odbiły. Może teraz dopasujmy sobie, żeby one się tutaj stykały, czyli może zróbmy sobie coś takiego, powiększmy sobie dosyć sporo, znajdźmy jakiś charakterystyczny punkt, czyli wydaje mi się, że w tym wypadku będziemy sobie łączyć po prostu tutaj te dwie krawędzie tych obrazów, jeszcze sobie powiększmy dosyć sporo. No i teraz, żeby tak fajnie było piksel co do piksela sobie to połączyć. Okej, wydaje mi się, że jest mniej więcej ładnie złączone. No i teraz, jak widać, zabrakło nam troszkę naszego obszaru roboczego, naszego płótna i nie widzimy tego drugiego obrazu. Jest na to prosty sposób, wystarczy wejść sobie w obraz, no i wybrać sobie dopasuj płótno do warstw. No i teraz ten nasz obszar roboczy, to nasze płótno dopasowało się do tych naszych dwóch obrazów i są one teraz widoczne. Także teraz właśnie sobie zrobiliśmy takie proste odbicie lustrzane i to był taki pierwszy sposób jakby, jak zrobić takie odbicie z całego obrazu. Czyli po prostu jest jeden obraz, kończy się jego tutaj, jakby jest tutaj jest jego granica, no i zaczyna się odbicie tego samego obrazu. Z tym, że co, jeżeli chcielibyśmy na przykład odbić gdzieś tu w połowie nogi, albo tutaj w połowie ciała. Ogólnie, jeżeli mamy jakiś obiekt, też na przykład odbić jego połowę, a nie na przykład cały obraz i potem drugi obraz. Także my może sobie cofniemy, czyli Ctrl Z i cofnijmy sobie do momentu, aż mieliśmy ten jeden obraz. Także może teraz, o, coś takiego. No i dobra, cofnęliśmy sobie do tego momentu, mamy cały czas jeden obraz. No i teraz po prostu jest to bardzo fajny sposób, bardzo prosty sposób. Ja sobie jeszcze tutaj powiększę. I zaznaczmy sobie po prostu ten obszar, który chcemy usunąć. Czyli na przykład myślę, że po prostu sobie usuniemy tutaj tą połowę. Czyli coś mniej więcej takiego. Możemy się jeszcze upewnić, że mamy dodany kanał alfa na warstwie, czyli prawy przycisk myszy, dodaj kanał alfa. No i teraz możemy wejść edycja, wyczyść, zaznaczenie, brak. Usunęliśmy tą część, która nie będzie nam potrzebna. No i teraz możemy sobie odbić spokojnie już od tej części, którą sobie przecięliśmy. Czyli to samo, duplikujemy sobie ten obraz, odbijamy go sobie w poziomie. No i teraz wystarczy sobie ładnie tutaj dopasować, czyli tutaj gdzieś, gdzie jest charakterystyczny punkt. No i sobie powiększmy, żeby było tak mniej więcej piksel co do piksela, czyli mniej więcej coś takiego. Ok, teraz sobie jeszcze oddalę. No i wydaje mi się, że teraz troszkę taki śmieszny efekt wyszedł, ale wydaje mi się, że właśnie o coś takiego chodziło. Czyli przecięliśmy sobie akurat w tym momencie, w którym chcieliśmy, no i połączyliśmy sobie jakby dwa obrazy za pomocą właśnie takiego odbicia lustrzanego. Mam nadzieję, że nie było to skomplikowane, troszkę tutaj się rozgadałem, ale właśnie taki efekt chcieliśmy osiągnąć. No i właściwie w tym poradniku to już wszystko. Możemy sobie tak samo tutaj zrobić, żeby było widoczna, żeby była widoczna dalsza część tego obrazu. Albo sobie po prostu wykadrować ten obraz, czyli na przykład zaznaczmy sobie tą część, którą chcemy jakby tutaj mieć, czyli nie wiem, coś takiego.
No i na przykład wybierzmy sobie tutaj już zaraz obraz, no i wybierzmy sobie kadruj według zaznaczenia, zaznaczenie brak, no i mamy taki dość śmieszny obraz nam wyszedł, zrobiliśmy właśnie sobie takie proste odbicie lustrzane, także mam nadzieję, że poradnik Wam się spodobał, no i zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, aby być na bieżąco, zostawieniu łapki w górę, jeżeli materiał Cię przydał bądź spodobał, no i ode mnie to wszystko, trzymajcie się, siemano.